Możemy się na żywo spotkać w siedzibie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, którą reprezentuję, ale również taka forma wirtualnego spotkania jak najbardziej cieszy i cieszę się również, że w zdrowiu wszyscy jesteśmy w stanie się spotkać w takiej formie. Szanowni Państwo, 200. rocznica polskiego romantyzmu przypada w przyszłym roku, taka umowna, w 2022. Natomiast w obecnym roku, 2021, obchodzimy 200. rocznicę urodzin wielkiego polskiego poety Norwida. I te dwie okrągłe rocznice stały się taką okazją do tego, aby stworzyć program edukacyjny, który przybliża kulturę polskiego romantyzmu. Za tym programem, czyli program 200-lecie polskiego romantyzmu, stoi Ośrodek Badań nad Pamięcią Zbiorową Studiów Muzealnych pod przewodnictwem profesora Bartosza Korzeniewskiego, którego również serdecznie witam na naszym spotkaniu, który jest organizatorem, jednocześnie pomysłodawcą dzisiejszego spotkania. A spotkanie niecodzienne, spotkanie z wyjątkowym znawcą literatury romantyzmu, panem profesorem Andrzejem Fabianowskim, który przybliży Państwu dzisiaj swoją własną autorską wizję twórczości Norwida. I już w tej chwili oddaję głos panu profesorowi. Zapraszam serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję Pani za parę słów wprowadzenia. I proszę Państwa, to 200-lecie jest rzeczywiście dla badacza romantyzmu i to jeszcze o takim, powiedzmy, stażu jak mój, jest czymś wyjątkowym zupełnie, dlatego że pamiętam, jak w roku 1998 uroczyście czczone było 200-lecie urodzin Adama Mickiewicza. I jeden z nieżyjących już wtedy obecnie profesorów, historyków literatury, mówił do obecnych tam studentów, że za 20 kilka lat ci studenci jako profesorowie będą mówić o 200-leciu romantyzmu polskiego. Jak powiedział mi jeden z młodszych nieco kolegów, nie wiedział, że to minie tak bardzo szybko. Wchodzimy w całą serię różnych 200-leci. W tym roku mamy rok Cypriana Norwida. W przyszłym roku być może Sejm RP ogłosi rokiem romantyzmu polskiego. I później właściwie każdy rok przyniesie jakieś ważne wydarzenia, jakieś ważne przypomnienia, jakieś ważne nawiązania do epoki romantyzmu. Dzisiaj jednak skoncentrujemy się na Norwidzie. Swoje wystąpienie zatytułowałem Norwid propedeutyka, czyli wstęp, dlatego że nie jest możliwe w takim krótkim stosunkowo wystąpieniu pokazanie choćby jakiegoś niewielkiego wycinka twórczości Norwida w całym jego znaczeniu, w całym kontekstowym uwikłaniu i we wszystkich opalizujących tutaj, mieniących się znaczeniach. Dlatego pomyślałem, że będzie dla Państwa czymś pożyteczniejszym i ciekawszym, jeżeli pokażę kilka takich przybliżeń, kilka takich spojrzeń na Norwida, na kilka takich zjawisk, które mi się wydają najbardziej ciekawe z perspektywy mojej pracy naukowo-dydaktycznej, w której już sporo, ponad 40 lat minęło. Proszę Państwa, bardzo chciałem podziękować Państwu za goszczenie mnie, panu profesorowi Bartoszowi Korzeniewskiemu za tę inicjatywę i Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej za oprawę organizacyjną. Państwu oczywiście najserdeczniej dziękuję za przybycie i proszę o życzliwe wysłuchanie tego, co mam do powiedzenia. A zastanawiając się nad jakimś motywem przewodnim swojego wystąpienia, wybrałem, proszę Państwa, górę Tabor. Tutaj nie wiem, na ile ostro to widać na Państwa ekranach, jest akwarela Norwida
zatytułowana właśnie Góra Tabor. Norwid nigdy nie był w Ziemi Świętej, więc myślę, że te akwarele malował trochę z wyobraźni, a trochę pewnie posłużył się czy podparł się jakimś Bedekerem, jakimś ówczesnym przewodnikiem turystycznym. Dlatego, że ja akurat kilka razy Górę Tabor widziałem i wiem, że ona na tle tego pofałdowanego pejzażu zachodniej Galilei rzeczywiście wydaje się taka niezwykle wyniosła. Taka wyjątkowo wysoka, chociaż w sumie jest niższa niż nasze góry świętokrzyskie, bo to zaledwie 550 metrów nad poziomem morza. Ale nie chodzi tutaj przecież tylko o wyniosłość, nie chodzi tylko o jej wyjątkowy charakter na tle innych wzgórz Galilei. Chodzi o to, że to jest góra przemienienia pańskiego. We wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych, Mateusza, Marka, Łukasza, jest opisana ta historia, kiedy Jezus wyprowadza na górę Tabor trzech swoich uczniów, braci Jakuba i Jana oraz Piotra, i w ich obecności ukazuje się w towarzystwie Mojżesza i Eliasza, a jednocześnie jego szata staje się niezwykle biała i błyszcząca, a oblicze lśni, jak nie lśniło oblicze nikogo z ziemian. Jezus ukazuje wybranym uczniom swoją boską istotę. Jezus, który był stuprocentowym człowiekiem, ukazuje swoją stuprocentowo boską istotę, a dzieje się to wszystko w okolicach żydowskich świąt Jom Kippur i święta Sukkot, czyli święta namiotów. Oba te święta w swojej teologicznej treści mówią o pojednaniu ludu i Boga. I proszę Państwa, ten motyw góry Tabor obecny w całej twórczości Norwida, a więc motyw przemienienia Chrystusa w Boga, czy raczej ukazania przez Chrystusa jego boskiej istoty, jest motywem też łączności pomiędzy Bogiem a ludem. Ta łączność była oczywiście jakimś tematem niebywale ważnym i dla Mickiewicza, i Słowackiego, i Krasińskiego, ale w twórczości wielkich poetów romantycznych, w twórczości wieszczów, to połączenie miało charakter tajemniczy, mistyczny, iluminacyjny. Było ono aktem łaski spływającej od Boga do człowieka. U Norwida natomiast to połączenie ma charakter bardziej ludzki. Ma charakter pewnego ciągu działań, czy pewnej konsekwencji, pewnej pracy, powiedzmy, człowieka, który stara się dotrzeć do tej granicy łączącej Boga i człowieka. Tutaj wybrałem, proszę Państwa, jedną z tysięcy ikon ukazujących właśnie motyw Transfiguratio Christi, kiedy to Chrystus ukazuje się w obecności proroka Eliasza i Mojżesza. Proszę Państwa, mówiłem o zbliżeniu pomiędzy Bogiem a człowiekiem dzięki czy na polu ludzkiej pracy. Taką najważniejszą z ludzkich prac była dla Norwida sztuka. I już młody Norwid, bo niespełna 30-letni, w poemacie Prometidion, wzorowanym na kształt greckiego dialogu filozoficznego, w tym poemacie ukazał, jak rozumie funkcję sztuki. Ciekawe, że proszę Państwa, motywem przewodnim poematu Prometidion jest muzyka Chopina. Na początku poematu mówi się o Chopinie w czasie teraźniejszym.
jak o kimś żyjącym wśród nas. Taka rozmowa była o Chopinie, który naczelnym u nas jest artystą. W epilogu do Prometidiona mówi się już o grobie Chopina, o tym wielkim artyście jako o kimś zmarłym. Właśnie 1849 rok to był rok, kiedy Norwid miał okazję, przybywszy do Paryża z Rzymu, poznać Chopina, ale jednocześnie był to rok, w którym ten wielki artysta zmarł. I w tymże czasie właśnie Norwid tworzy swój poemat, przypomnę, bardzo młody jeszcze człowiek, niespełna 30-letni, w którym wykłada zasady istnienia sztuki. I pokazując salonowe towarzystwo, kreując salonowe towarzystwo i ukazując salonową dyskusję, dochodzi do wniosku, że piękno jest kształtem miłości. Tutaj mniej więcej w środku widzicie Państwo taki fragment. Cóż wiesz o pięknem? Kształtem jest miłości. On mi przez Indy, Persy, Egipt, Greków, 100 języki i wiekami wieków i granitami rudymi i złotem, marmurem, kością słoniów. Człeka potem, to mi powiada on Prometej z młotem. Prometeusz, mityczny Heros, tytan, który obdarował ludzi ogniem, jest tutaj rewelatorem prawdy polegającej na objaśnieniu, czym jest piękno. Piękno nie jest tylko formą. Piękno nie jest wypracowaną jakąś proporcją. Piękno jest kształtem miłości. Kształt to tyle właśnie, co forma, ale forma ukrywająca w sobie treść w postaci miłości. Więc proszę Państwa, miłość z kolei, to nie chodzi tutaj znowu przecież o miłość erotyczną, ale chodzi o miłość, jaką Bóg obdarowuje ludzi i jaką ludzie odwzajemniają wobec Boga. Czyli piękno jest zamknięciem w formę, czyli nadaniem wymiaru sensualnego, dostępnego zmysłom, czyli nie wiem, oczom, uszom, powonieniu, smakowi i tak dalej. Piękno jest nadaniem kształtu miłości, który dostępny będzie naszemu zmysłowemu poznaniu. To jest ta najważniejsza prawda prawd, do której dochodzi Norwid w Prometidionie. I dalej, trawestując Ewangelię, pisze, bo nie jest światło, by pod korcem stało, ani sól ziemi do przypaw kuchennych, bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy. Praca, by się z martwych wstało. Proszę Państwa, takich słów nie znajdziemy ani w twórczości Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego czy innych poetów romantycznych. Tutaj w centrum aksjologicznego systemu Norwida usytuowana zostaje praca nie jako środek do bogacenia się, ale jako realizacja Bożego nakazu. Bóg naszym prarodzicom, czytamy o tym w Księdze Rodzaju, kazał czynić sobie ziemię poddaną. Kazał pracować. Więc praca nie może być przekleństwem człowieka, skoro jej źródłem jest nakaz Boży. Praca jest wypełnieniem nakazu Bożego. A jeśli ktoś wypełnia ten Boży nakaz, to wypracowuje sobie, albo można powiedzieć zapewnia sobie, nadzieję życia wiecznego. Praca, by się z martwych wstało. Czyli proszę Państwa, sztuka
nie jest tutaj jakąś zabawką, nie jest tutaj czymś błahym, nie jest tutaj ozdobą czegokolwiek. Sztuka jest istotą ludzkiej egzystencji, wiążącą tę egzystencję z wiecznością, wiążącą teraźniejszość z perspektywą wieczności, wiążącą jakiś incydentalny obszar, jakiś teren naszego działania, naszego istnienia z całym uniwersum kosmicznym. Sztuka i prawda wymaga zaangażowania całej osobowości. I czytamy dalej w Prometidionie. Stąd największym prosty lud muzykiem. Dlaczego prosty lud jest największym muzykiem? Ponieważ trudno znaleźć grupę społeczną, która więcej by pracowała od tego ludu. Proszę zacząć od tego ludu, który wprawdzie stanowił coś w rodzaju fascynacji dla poetów romantycznych, ale jako konkret socjologiczny był pogardzany, pomijany, był najwyżej, co najwyżej, przedmiotem zainteresowania etnografów, takich jak Oskar Kolberg, notabene dobry znajomy, przyjaciel Norwida. I stąd największym prosty lud muzykiem, lecz muzyk jego płomiennym językiem. Twórczość ludowa, folklor, nie ma charakteru uniwersalnego. Dopiero artysta muzyk, zainspirowany motywami folkloru, może nadać im wymiary uniwersalne. I stąd najlepszym Cezar historykiem, który dyktował z konia, nie przy biurze, i Michał Anioł, co kuł sam w marmurze. Historykiem jest nie ten, który opisuje historię, ale ten, który historię tworzy. Największym artystą jest ten, który się napracuje przy tym. Dlatego w norwidowskiej wizji różnych sztuk niebywale wysoko usytuowana była rzeźba. Ponieważ rzeźbiarz musi się namęczyć po prostu fizycznie, żeby stworzyć arcydzieło. Jeżeli piękne jest kształtem miłości, jeśli jest formą miłości, to posłuchajmy dalej. Kto kocha, widzieć chce choć cień postaci. I tak się kocha matkę, ojca, braci, kochankę, Boga nawet. Więc mi smutno, że mazowieckie ani jedno płótno nie jest sztandarem sztuce, że ciosowy w krakowskiem kamień zapomniał rozmowy, że wszystkie chaty chłopskie krzywe, że kościoły nie na ogiwie polskim stoją, że stodoły za długie, świętych figury patronów bez wyrazu. Od szczytu wież, aż do zagonów rozbiorem kraju forma pokrzywdzona woła o łokieć z trzciny pańskiego anioła. Norwid łączy tutaj sytuację polityczną Polski, trudną sytuację narodu zniewolonego, pozbawionego brutalnie swojej państwowości, z zapomnieniem o pięknie. A zapomnienie o pięknie jest zapomnieniem o miłości, a zapomnienie miłości jest zapomnieniem tej zasady łączenia tego, co jest ziemskie, z tym, co jest niebiańskie. Piękno, jeszcze raz powtórzę, nie jest czymś odświętnym dla Norwida, nie jest czymś wyjątkowym, nie jest czymś takim, nie wiem, spotykanym tylko w jakichś niezwykłych miejscach. Piękno ma być obecne w całym życiu. I tutaj ten świetny jeszcze fragment Prometidiona, proszę pozwolić mi przeczytać. Niejeden szlachcic widział Apollina i skopasową milejską Wenerę, a wyprowadzić nie umie komina. W ogrodzie krzywo zakreśla kwaterę, budując śpichlerz często zapomina, że użyteczne nigdy nie jest samo, że piękne wchodzi, nie pytając bramą.
Piękno ma towarzyszyć nam w każdej najpowszedniejszej, najzwyklejszej czynności życiowej. Dlatego, że ma wiązać tę czynność z perspektywą wieczności. I takim arcymistrzem wiążącym właśnie piękno, doczesność, chwilę teraźniejszą z perspektywą wieczności był, wróćmy do tego, Fryderyk Chopin. Na tym obrazie widzimy koncert Fryderyka Chopina, odbywa się w salonie, niektórzy uważają, że to było w salonie hotelu Lambert. Chopin był genialnym wirtuozem, ale nie lubił koncertować w salach. Był człowiekiem w ogóle bardzo lekkim, drobnej postury, nie był obdarzony jakąś dużą siłą fizyczną i chyba dlatego właśnie obawiał się, że jego uderzenie w klawiaturę nie będzie dostatecznie silne. Dlatego wolał koncertować dla małego audytorium zamkniętego w czterech ścianach salonu. Ale to nieważne, że nie miał silnego uderzenia. Ważne jest to, co było treścią tej sztuki. A treścią tej sztuki było właśnie piękno łączące to, co teraźniejsze, z tym, co wieczne. Łączące sferę ludzką ze sferą boską. I Norwid uważał, proszę Państwa, że każde takie osiągnięcie doskonałości o charakterze apollińskim, a więc doskonałości piękna i harmonii sfery ludzkiej z wiecznością, prowokuje pierwiastek dionizyjski, prowokuje siły agresji, które usiłują, które będą chciały w jakimś gwałtownym akcie agresji to piękno zniszczyć i ten związek złamać. I proszę sobie wyobrazić, że zaszła taka scena. Nie wiemy, czy naprawdę ona zaszła, ale zaszła ona w poezji Norwida, więc traktujemy ją tak, jakby rzeczywiście miała miejsce. Że artysta grał dla samego Norwida i w oczach poety zatarła się jakby granica pomiędzy artystą a instrumentem. W fortepianie Chopina właśnie czytamy, którego ręka dla swej białości alabastrowej i wzięcia, i szyku, i chwiejnych dotknięć, jak strusiowe pióro, mięszała mi się w oczach z klawiaturą ze słoniowej kości. Fortepian staje się jakby przedłużeniem osobowości artysty, jednocześnie staje się relikwiarzem tych wszystkich świętych wartości, które wpisane są w muzykę Chopina. I spójrzmy, proszę Państwa, na następny slajd. To jest Warszawa, takie wąskie gardło nowego światu przed ulicą Świętokrzyską. Tutaj po lewej stronie widzimy narożnik budynku, który się nazywa Pałac Staszica i jest siedzibą władz Polskiej Akademii Nauk. Przed Pałacem Staszica nie widać na tym obrazku pomnik Kopernika, a po drugiej stronie Nowego Światu należący obecnie do Uniwersytetu Warszawskiego budynek, który nazywany był Pałacem Zamoyskich. I we wrześniu 1863 roku z poddasza tego Pałacu Zamoyskich, to tak szumnie się mówi pałacu, tak naprawdę to była zresztą pierwsza w Warszawie kamienica czynszowa, więc z poddasza tego pałacu, czy też tej kamienicy czynszowej zrzucono bomby na powóz wiodący wojennego namiestnika Królestwa Polskiego generała Teodora Berga. Ten zamach się nie powiódł. Berg nawet nie został draśnięty. Z szkody ponieśli jacyś przypadkowi ludzie i jego jeden adiutant. Ale w odwecie cały ten budynek oddano na łup żołnierstwu. Wypędzono wszystkich mieszkańców, a mieszkało tam kilkaset osób, a ich
dobra oddano soldatesce, oddano żołnierzom, którzy co się dało, to ukradli, a resztę, w tym meble, powyrzucali przez okna, które ściągnięto na wielki stos przy pomniku Kopernika i podpalono. Taką odpowiedzialność zbiorową zastosowano za ten zamach, jakiego dokonano właśnie z poddasza owego budynku. I proszę Państwa, traf chciał, że na pierwszym piętrze tego pałacu Zamoyskich mieszkała niejaka pani Barcińska. To była rodzona siostra Fryderyka Chopina, która w spadku po swoim wielkim bracie otrzymała jeden z jego fortepianów. Norwid wyobraził sobie, że to jest ten fortepian, na którym Chopin grał dla niego w Paryżu, i cały ten akt barbarzyństwa, ten akt upaństwowionego wandalizmu uznał za próbę destrukcji apolińskiej harmonii przez wściekły wrzask dionizyjskich sił, takich jak właśnie Furie, czy Erynie, czy Menady, kapłanki Dionizosa, które rozerwały Orfeusza w czasie jakichś orgiastycznych świąt dionizyjskich. I proszę Państwa, dopiero po takiej próbie gwałtu przyszłe pokolenia mogą cieszyć się pięknem, którego inaczej by nie dostrzegły albo nie doceniły. Dlatego, że nie byłoby na tym pięknie jakby kamienia probierczego, jakby takiej pieczęci, którą odciska na nim właśnie ten wzorzec dionizyjski. Proszę Państwa, to Nietzsche, Fryderyk Nietzsche, kilkadziesiąt lat później w Narodzinach Tragedii pisał o tych przeplatających się w dziejach ludzkości dwóch wzorach kultury, apolińskim i dionizyjskim. Norwid kilkadziesiąt lat przed Nietzschem zarysował ten sam problem, ukazując, jak najwięksi artyści tworzą te arcydzieła harmonii, powiązania sfery ludzkiej z boską, sacrum z profanum. I jak takie powiązania i takie arcydzieła poddawane są próbie złamania, próbie destrukcji, próbie zniszczenia przez siły kultury dionizyjskiej. To, co czyni kultura apollińska, to jest odwieczna ofiara. To jest składanie ofiary w celu oddania się ludziom. Proszę Państwa, to jest w fortepianie Chopina też napisane. Jakikolwiek jest twój i gdzie znak. Czy w Fidiaszu Dawidzie, czy w Chopinie, czy w Eschylesowej scenie. Ale ten znak piękna jest nie tylko w arcydziełach tragedii, poezji, czy rzeźby. Ten znak zawiera się także w pięknie ofiary Chrystusa. Consummatum est. I to nas prowadzi, proszę Państwa, do następnego wątku myśli norwidowskiej, mianowicie ofiary. I żeby nie było to takie zbyt oczywiste, chciałem przypomnieć Państwu bardzo znany wiersz Bema pamięci żałobny rapsod. Wszyscy go na pewno dobrze znamy, więc nie będę tutaj cytował. Na slajdzie widzimy twarz starego już generała Józefa Bema, weterana wojen napoleońskich, powstania listopadowego, wiosny ludów, dowódcy głównodowodzącego armii węgierskiej w antyaustriackim powstaniu 1849 roku, który zmarł rok później. A jeszcze rok później, w rocznicę śmierci Bema, Norwid napisał ten przepiękny wiersz stylizowany na heksamer, na taki rapsod antyczny grecki, Bema pamięci, żałobny rapsod. Proszę Państwa, to się tak wydaje
zwyczajne i oczywiste. Jest wielki człowiek, umiera, jest poeta, czci go utworem poetyckim. Ale to nie jest wcale takie oczywiste. Dlatego, że jeżeli przyjrzymy się temu tekstowi, to zobaczymy, że jest on oparty na takim koncepcie ukazania pogrzebu wielkiego bohatera. I tak, zaczyna się wszystko od stylizowanego pogrzebu średniowiecznego rycerza albo średniowiecznego władcy. To jest ten obraz arcynima odjeżdżającego na koniu w kierunku wiecznego spoczynku. Później mamy pomieszane opisy czy okruchy, nawiązania różnych porządków funeralnych, starogermańskich, Klenorwidz znał z pieśni o Nibelungach, antycznych greckich, które znał z Iliady, starosłowiańskich, które znał z różnych wyobrażeń, choćby z prac Dołęgi Chodakowskiego, czyli Adama Czarnockiego z pracy o sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem. I proszę Państwa, te różne porządki funeralne, te różne sposoby wyrażenia uroczystości pogrzebowej, pompa funebris, te różne, ta synteza jakby tych różnych porządków ma stać się jakby zasłoną ukrywającą realistyczny, prawdziwy kształt rzeczywistego pogrzebu Józefa Bema. Bo tak naprawdę to nie było tam żadnego arcymima, nie było pachołków, którzy bili toporami w tarcze, nie było płaczek, które zbierały do glinianych naczyń swoje łzy, nie było kobiet, które niosły snopki z wonnymi ziołami. Tak naprawdę generała Bema odprowadziła na cmentarz niewielka grupa ludzi, gwardia Janczarów oddała salwę honorową, a na kopczyku ziemi, który był jego grobem, postawiono patyk zakończony, osadzony na nim półksiężycem. Dlatego, że to nie był pogrzeb chrześcijański. Generała Bema pochowano w obrządku muzułmańskim, w obrządku islamskim, ponieważ po klęsce powstania węgierskiego on wraz z wieloma innymi weteranami uszedł do Turcji, a tam, jeśli chciał dalej pracować dla niepodległości Polski, jeśli chciał, żeby w armii tureckiej, bo to był zawodowy żołnierz, wykorzystano jego umiejętności, jeśli chciał być tureckim generałem, to musiał przejść na islam. I on to zrobił. Od tej pory właściwie nie ma Józefa Bema, tylko jest Murad Pasza i w syryjskim Aleppo w 1850 roku chowano właśnie Murata Paszę. I proszę zobaczyć, w wierszu Norwida nie ma ani jednego odwołania się do nadziei wieczności, do wiary w zmartwychwstanie w porządku chrześcijański. Tam wiara w wieczność wyrażona jest inaczej, że trwanie Józefa Bema, dalsze, pośmiertne trwanie tego wielkiego bohatera będzie ufundowane na służbie idei, idei wolności, której on się poświęcił, służyć będą jego wielcy następcy. Włócznią twego rumaka zeprzem jak starą ostrogą i powleczem korowód, smęcąc ujęte snem grody, w bramy bijąc urnami, świstając w szczerby toporów,
aż się mury Jerycha porozwalają jak kłody. Wieczność ufundowana na wielkości idei, a nie na wieczności chrześcijaństwa. Proszę zobaczyć, jak pokazuje to chrześcijaństwo Norwida w jakimś głębokim wymiarze, w jakimś niezwykle humanistycznym, takim nasyconym dialogiem wymiarze, do którego nas na przykład przyzwyczaił Sobór Watykański II. Ale w XIX wieku to brzmiało jak herezja. Proszę Państwa, taka anegdotka. Kiedy w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, postanowiono między innymi oddać cześć naszym przodkom, którzy swoje życie ofiarowali w sprawie niepodległości. I społeczeństwo Tarnowa, a generał Bem pochodził spod Tarnowa, w Tarnowie się uczył, postanowiło sprowadzić prochy generała z Syrii i pochować, oczywiście ogromnie uroczyście, urządzając, organizując przy okazji patriotyczną fetę, właśnie na cmentarzu w Tarnowie. I co się okazało? Kiedy wszystko już było gotowe, kiedy już z Anglikami, a Syria była wtedy mandatem brytyjskim, dogadano się w sprawach ekshumacyjnych, z której strony przyszedł opór? Od strony Kościoła katolickiego. Od strony biskupa tarnowskiego, który powiedział swoje weto, że renegat, ktoś, kto rzucił chrześcijaństwo, porzucił katolicyzm dla islamu, bez względu na to, jakie miał motywacje, nie może leżeć w poświęconej ziemi. I proszę Państwa, chwała temu komitetowi organizacyjnemu z lat 20., sprzed 100 lat już prawie, że nie zrezygnowali oni wtedy ze swoich zamiarów, tylko wybudowali generałowi specjalne mauzoleum. Proszę zobaczyć, w takim parku strzeleckim położonym w centrum Tarnowa usypano sztuczną wyspę, taką platformę, na której wybudowano 6 monumentalnych kolumn, a na tych kolumnach umieszczono prostopadłościan sarkofagu. I w tym sarkofagu złożono prochy wielkiego bohatera. Proszę Państwa, może ja nie wiem, nie jestem tu dobrze poinformowany, ale wydaje mi się, że to jest jedyny w Polsce grób na powietrzny. Grób na powietrzny, czyli taki, gdzie ciało zmarłego nie spoczywa w ziemi, tylko lewituje. Proszę Państwa, ofiara Bema to była ofiara z jego wieczności. I ta ofiara zapewnia mu inną wieczność. Takie jest przesłanie w tym sławnym wierszu. Ale ofiara może być jeszcze inna. Za chwilę powiem, jaki jest sens tego slajdu. Otóż, proszę Państwa, w roku 1852 w Anglii, w mieście Manchester, zginął kuzyn jednego z przyjaciół paryskich Norwida, niejaki Jan Gajewski. Był to 20-parolatek, młody człowiek, emigrant po wydarzeniach Wiosny Ludów, który we Francji skończył taką 3-letnią wyższą szkołę inżynieryjną i podjął pracę na kolei. Był inżynierem kolei francuskich i jako taki został wydelegowany do Anglii, gdzie te koleje francuskie zakupiły z fabryki w Manchesterze 50 parowozów. Jan Gajewski miał dokonać technicznego odbioru tych maszyn. Kiedy już przejrzał ich i poddał próbom 40 kilka tych maszyn, przy 47 czy 48, w każdym razie jednej z ostatnich, nastąpiła katastrofa.
wybuchł kocioł parowy tej lokomotywy i dotkliwie poparzył Jana Gajewskiego i kilku robotników, którzy znajdowali się w pobliżu. Kilka osób zmarło na miejscu, Jan Gajewski zmarł kilka dni później w szpitalu. Ponieważ, jak powiedziałem, to był kuzyn jednego z przyjaciół Norwida, Norwid postanowił uczcić tego młodego człowieka wierszem, pisząc utwór pod tytułem Na zgon świętej pamięci Jana Gajewskiego. W tym wierszu w podtytule jednocześnie objaśniał czytelnikom, którzy mogli przecież nie wiedzieć, kim to był, że Jan Gajewski był politycznym emigrantem polskim, inżynierem francuskim i człowiekiem, który zginął w wyniku wybuchu kotła. Bardzo przykra sprawa, jak każda śmierć przykra, ale gdzie tutaj miejsce na ofiarę? Otóż w wizji Norwida wpisane zostaje takie pytanie. Czy postęp technologiczny, czy przemiany cywilizacyjne mogą mieć Boże błogosławieństwo? Proszę sobie teraz wyobrazić tych ludzi z połowy XIX wieku, którzy oglądają lokomotywy, oglądają te kotły parowe i patrzą na ten ogień. Słuchają syku pary, widzą, jak iskry biją z paleniska. Przecież to wszystko kojarzy się przede wszystkim z piekłem, nie z Bogiem. To się kojarzy z wiecznym potępieniem i wybuch kotła jest jakby karą, którą Bóg zsyła na człowieka za to, że porywa się na boskie atrybucje, takie jak na przykład prędkość, szybka możliwość przemieszczania się. Proszę Państwa, a pod piórem Norwida dzieje się to inaczej. Otóż nie ma tam skojarzenia z piekłem. Jest skojarzenie z Janem Ewangelistą. W końcu myśl Norwida biegnie takim duktem. Jan Gajewski, to jego patronem jest Jan Ewangelista. Spójrzmy na życie Jana Ewangelisty, umiłowanego ucznia Chrystusa, który był po śmierci Chrystusa biskupem Efezu, który z powodzeniem szerzył nową chrześcijańską naukę w kolejnych gminach Azji Mniejszej, dzisiejszej Turcji, prawda? I który wreszcie został aresztowany w czasach cesarza Domicjana, sprowadzony do Rzymu i skazany na makabryczną śmierć u wrót Rzymu, przy bramie laterańskiej, tam gdzie jest obecnie bazylika świętego Jana na Lateranie, mianowicie świętego z rozkazu cesarza wrzucono do kotła z wrzącym olejem. I proszę Państwa, ten obrazek, który znalazłem tutaj w internecie i wprowadziłem do tej prezentacji, ukazuje właśnie świętego Jana Ewangelistę, który wcześniej był ubiczowany i wrzucony został do kotła z wrzącym olejem. I co się okazało? Bóg powtarza ten cud, który znamy z księgi Daniela, kiedy trzech młodzieńców wyprowadził z pieca ognistego. Olej zagoił wszystkie rany świętego Jana. Nie tylko, odmłodził go także, nie czyniąc mu żadnej szkody. I święty Jan, widząc, że żyje nadal, śpiewa Alleluja. Niech będzie pochwalony Bóg. I zdaniem Norwida, Jan Gajewski, jak Jan Ewangelista, jego patron, wrzucony do wrzącego kotła, czy też dotkliwie poparzony wybuchem maszyny parowej, też śpiewa Alleluja. Jego ofiara potwierdza
wielkość Boga i aktualność błogosławieństwa Bożego, które spoczywa na ludziach. I proszę Państwa, kolejny rysunek Norwida. Ten rysunek przedstawia lwa pożerającego czy mordującego chrześcijanina. Czy chrześcijankę. Nie wiem. W każdym razie jest to taki szkic martyrologiczny. Norwid po wyjeździe z Warszawy kilka lat mieszkał w Rzymie. Miał tam swoją pracownię, zwiedzał katakumby i wczesnochrześcijańskie martyrologium było rozdziałem historii, w którym bardzo dobrze się orientował i do którego często też nawiązywał w swoich utworach. Nie tylko literackich, jak widać. W ostatnim roku swojego życia, w roku 1883, na kilka miesięcy przed śmiercią, napisał taką nowelę pod tytułem Ad Leones. Ad Leones to znaczy dosłownie dla lwów, czyli lwom. I w tej noweli, ja bardzo pobieżnie ją streszczę, przedstawiona jest, proszę Państwa, taka historia współczesna, dziejąca się właśnie w Rzymie drugiej połowy XIX wieku. Otóż jest Towarzystwo Przyjaciół, między innymi jest tam poeta, jest guwerner, jest śpiewak, jest malarz, jest dziennikarz i, proszę Państwa, jest rzeźbiarz. Nie poznajemy nigdy imienia tego rzeźbiarza, ale nie musimy też poznać, bo wszyscy na tego rzeźbiarza wołają Ad Leones. Z tego powodu, iż od lat rzeźbiarz ten pracuje nad grupą figuralną przedstawiającą martyrologię pierwszych chrześcijan rzuconych na pożarcie lwom. Grupa ta przedstawia mężczyznę i kobietę stojących na piasku areny cyrkowej, trzymających w ręku krzyże i u ich stóp słania się lew, jakby zdziwiony, jakby sparaliżowany, jakby taki śnięty. I proszę Państwa, dziennikarz znajduje kupca na stworzoną przez rzeźbiarza grupę figuralną. Ten kupiec jest bardzo bogatym Amerykaninem, jak to dziennikarz mówi, korespondentem amerykańskiego monitora. I z powodu wizyty, zaplanowanej wizyty owego korespondenta amerykańskiego monitora w pracowni rzeźbiarza, Ad Leones zaprasza swoich przyjaciół, żeby pokazać im swoje dzieło. Przychodzą do jego pracowni i tutaj rzeźbiarz zdejmuje, uwaga, to będzie ważne, mokre płachty z zaprojektowanego dzieła, z zaprojektowanej grupy rzeźbiarskiej. Tak naprawdę ta grupa rzeźbiarska jest modelem wykonanym w glinie. I rozpoczyna się dyskusja na ten temat. Wszyscy oczywiście na początku mówią och i ach i są zachwyceni prawdziwym, rzeczywistym pięknem tej grupy, po czym dziennikarz zaczyna zgłaszać pewne wątpliwości, że może by należało na przykład te krzyże z rąk postaci wyjąć. Bo po cóż te krzyże właściwie? Jeżeli Amerykanin na przykład jest wyznania mojżeszowego, jeśli jest Żydem, to nie kupi przecież figur postaci trzymających
krzyże. Więc rzeźbiarz te krzyże z jednej postaci, ten krzyż zabiera zupełnie, a w drugiej przerabia na klucze. Klucze, uniwersalny symbol, na przykład kluczy Piotrowych. I proszę Państwa, w tym momencie dzwonek u drzwi, przychodzi kupiec, bogaty korespondent amerykańskiego monitora. Ogląda, patrzy na ten model w linii rzeźbiarskiej i mówi: życzę sobie mieć objaśnienie figur. Rzeźbiarz skromnie się cofa, a dziennikarz zaczyna mówić tak, żeby nic nie powiedzieć. Mniej więcej używa takich słów. Scena ta przedstawia ową patetyczną scenę z życia ludzkiego, w której mężczyzna wyobraża energię czynu, a kobieta swój udział w nim zaleca. W tym momencie Amerykanin mu przerywa i mówi: tak, i widzę, że ona trzyma klucze, a tutaj na dole jest kufer. Czyli jest to kapitalizacja, idea dorabiania się. Mężczyzna jest pionierem przemysłu i handlu, a kobieta chce mu w tym dopomagać, gromadząc środki finansowe. Tylko życzyłbym sobie, żeby na bokach kufra były wyobrażone narzędzia rękodzielne. Rzeźbiarz w tym momencie zbliża się do bryły gliny przeznaczonej na lwa, szybko zaznacza dłutem boki kufra i rzeźbi na nich sierp i jakieś inne narzędzia rękodzielne. Amerykanin cmoka z zadowoleniem i mówi, że piękniej stworzonej kapitalizacji nigdy nie widział. I zawiera z rzeźbiarzem umowę, że w możliwie najkrótszym czasie rzeźbiarz wykona dla niego grupę figuralną w białym marmurze pod nazwą Kapitalizacja za cenę 15 tysięcy dolarów. To była wtedy fortuna. I proszę Państwa, wydaje się, że cała ta historia miała obnażyć to, co się stało w drugiej połowie XIX wieku z rynkiem sztuki. Że sztuka stała się towarem i zaczęła podlegać wszystkim handlowym prawom rynku. Narrator tej noweli w zakończeniu mówi o sobie, że duszę miał zbolałą i sumienie złamane. Ale wydaje mi się, że taka interpretacja, gdybyśmy tutaj literalnie poszli za Norwidem, jest niepełna i nie wykorzystuje potencjału intelektualnego, który wpisany jest w to niezwykłe dzieło. Dlaczego? Ponieważ alternatywa, kapitalizacja albo ad leones, czym ma być ta grupa figuralna, jest alternatywą sformułowaną fałszywie. Prawdziwa alternatywa brzmi tak: kapitalizacja albo nicość. Ponieważ rzeźbiarz przez kilka lat co zrobił? Stworzył figurę mężczyzny i stworzył figurę kobiety i ledwie dopiero bryłę gliny, która przeznaczona miała być na tego słaniającego się lwa, na tyle niewykończona, że Amerykanin uznał, że to jest kufer. I proszę Państwa, proszę zobaczyć, musiał mokrymi płachtami to nakrywać, żeby ta glina nie wyschła. Dlaczego? On nie miał środków, żeby kupić marmur, żeby kupić narzędzia rzeźbiarskie, żeby długimi miesiącami kuć ten marmur, a w tym czasie przecież musiał coś jeść, musiał wynajmować pracownię, musiał kupować narzędzia, bo stare się tępiły i jeszcze dobrze by było, gdy coś zarobił. Proszę Państwa, gdyby nie zgodził się z przerobieniem ad leones na kapitalizację, nie powstałoby nic. Po jego śmierci albo starości, która by go dopadła, jakiejś chorobie, pójście do przytułku, ta glina by po prostu została wyrzucona na śmietnik.
Taka jest prawda. Może istnieć tylko w tym złym świecie kapitalizacja albo nic. I moim zdaniem to, co zawisa jak pytanie nad nowelą Ad Leones, to jest taka kwestia. Czy kapitalizacja może być dziełem sztuki? Czy fakt sprzedania się artysty, czy fakt utowarowienia artefaktu, produktu artystycznego, oznacza jego degradację artystyczną? A pamiętajmy, od czego zacząłem dzisiaj wykład, że piękno jest kształtem miłości, jest znakiem przymierza pomiędzy Bogiem i jego ludem. Otóż moim zdaniem głęboka wiara Norwida i niezwykła wiara Norwida, zobaczmy jak to działało w przypadku Bema, odpowiada, że ma zaufanie, że kapitalizacja też może być kształtem miłości, że też może być arcydziełem, że też może być znakiem łączności Boga i stworzenia. Proszę Państwa, jeszcze mam kilka minut. Ostatni dział, naród. Na tym obrazku, niestety jest niewyraźny, nie znalazłem niczego lepszego, jest to jeden z wielu setek obrazów Juliusza Kossaka, Nestora, rodu Kossaków, malarzy batalistycznych, którzy specjalizowali się w wizerunkach bitewnych, a szczególnie pokazywali chętnie polską kawalerię. Konie, barwy pułkowe, broń, dynamika, ruch. Juliusz Kossak był znajomym Norwida. I w roku śmierci, w 1883, w liście do Juliusza Kossaka Norwid napisał swój ostatni wiersz. To jest, proszę Państwa, jakby jego testament. Ten wiersz nosi tytuł Epizod. Proszę pozwolić, że go przeczytam. Opisać chcę ci szczegół z bitwy pod Sadową. Posłuchać racz i jeśliś łaskaw się zastanów. Ten szczegół jest ogółem. On sercem i głową. Tu i tam stało cztery szwadrony chłanów z pułków czterech. Cesarscy tu, owdzie królewscy. Zacni rodacy, rzutcy do konia i broni. Z tej strony żółci, biali, czerwoni, niebiescy. Z tamtej niebiescy, żółci, biali i czerwoni. Jakże natrą, gdy hufiec tu dzielny, tam dziarski, z owej strony królewski, z tej strony cesarski. Chorągiewek tysiące i barwy pułkowe, niebieskie, żółte, białe i amarantowe. Szarży podobnej nie widziały dzieje, tak pod Sadową było mości dobrodzieje. To zakończenie niesamowite, gawędziarskie. Jak to, panie, było podsadowo. Proszę Państwa, dlaczego ten wiersz jest ciekawy? Ponieważ żywimy się mitem, że polska kultura pozwoliła, stając się substytutem państwa, przetrwać narodowi te 123 lata zaborów, zachować jego jedność. I na pewno tak było, ale tak było w jakimś stopniu. Bitwa pod Sadową to było główne starcie militarne, jakie miało miejsce w roku 1866 w wojnie prusko-austriackiej o hegemonię w Rzeszy Niemieckiej. Tytuł cesarski przysługiwał monarsze Habsburgowi z Wiednia. Najsilniejszym jednak państwem Rzeszy były już wtedy Prusy, Królestwo Prus ze stolicą w Berlinie. I dążąc do zjednoczenia Niemiec
ale pod hegemonią pruską, nie austriacką, doszło do wojny między tymi dwoma niemieckimi państwami. Wojny rozstrzygniętej na korzyść Prus dzięki wielkiemu zwycięstwu pod Sadową. I proszę Państwa, akurat tak się zdarzyło, że zarówno Austria, jak i Prusy to państwa zaborcze. Zarówno w Austrii, jak i w Prusach mieszkali obywatele narodowości polskiej i podlegali oni poborowi do wojska. Tak samo w Austrii, jak i w Prusach. I Norwid tutaj nawiązuje do takiego przekazu, że pod Sadową jeden z epizodów bitwy polegał na tym, że starły się oddziały kawaleryjskie Polaków pruskich z oddziałami kawaleryjskimi Polaków austriackich, królewscy i cesarscy. I proszę zobaczyć, Juliusz Kossak to malarz, który będzie machał pędzlem, żeby nam pokazać piękno obrazu batalistycznego. A Norwid mówi, hola, zobaczcie, że w tej bitwie, której estetykę chcesz tutaj przekazać, zawarty jest tragizm narodu, który staje się coraz bardziej rozdarty. Narodu, który zaczyna się identyfikować ze swoimi zaborcami. Narodu, który traci coraz bardziej szansę na przyszłą jedność i na niepodległość. Wybrałem epizod dlatego, że to jest taki testament Norwida, a także pokazuje jego sposób myślenia, że tam, gdzie wszyscy mówili hura i znakomicie i wspaniale i dzielnie, to Norwid kazał wątpić i kazał samodzielnie wykonywać intelektualną pracę nad tymi radośnie brzmiącymi hasłami. Proszę Państwa, kończąc, chciałem dokonać pewnej autoreklamy. Otóż w ubiegłym roku, ale z datą 2019, ukazała się moja książka pod tytułem Sonata Norwidowska. Książka wydana w serii Chopin Konteksty i wydana przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. I w tej książce piszę nie tylko o, jakby, nie, inaczej, pisząc o kontaktach Norwida z Chopinem i o wizerunku Chopina w twórczości Norwida, omawiam właśnie ten system estetyki norwidowskiej i etyki norwidowskiej, mniej więcej tak, jak Państwu teraz w skrócie to przedstawiłem. Jeżeli ktoś chciałby więcej na ten temat wiedzieć, czy chciałby wejść w moją głowę dokładniej i zobaczyć, co o tym myślę, to niech sięgnie po sonatę norwidowską. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i czekam teraz na pytania. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zanim jednak kupimy książkę, to jeszcze sesja pytań przed nami. Zapraszam serdecznie do zadawania pytań panu profesorowi. Tak jak mamy tutaj tryb czatu, to pojawia się po prawej dolnej stronie taki znak zapytania na szarym tle, punkcik, zadaj pytanie. Możemy zadawać pytanie poprzez taką sesję pytań. Bardzo proszę o wpisywanie pytań osób zainteresowanych tematem albo chcących po prostu porozmawiać z panem profesorem. Bardzo proszę i zachęcam. Będę próbowała to też upubliczniać na ekranach, tak żebyśmy wszyscy widzieli te pytania. Pan profesor będzie mógł odczytać te pytania. Bardzo zachęcam. Jeżeli wolno, przeczytałem już jedno pytanie napisane przez pana Adama, fragment z Bema Pamięci Żałobnego Rapsodu, inne drogi szukając,
choć przed wiekami zrobiona. Pan Adam mówi, że to jest sygnał przekonań chrześcijańskich Norwida. Oczywiście tak. Ja o tym już tutaj nie wspomniałem, dlatego że nie było czasu, żeby wchodzić w takie szczegóły. Pewnie, że Norwid nie zatraca swojej chrześcijańskiej perspektywy. Ja tylko chciałem pokazać, że to było chrześcijaństwo jak na ten XIX, jak na połowę XIX wieku niezwykłe. Czy może ktoś z Państwa jeszcze ma pytania? Zachęcam bardzo serdecznie. Na razie nie widzę, ale czekamy, ktoś jeszcze pisze, także zobaczymy, czy będą już Państwo się żegnać, czy jednak będą chcieli nawiązać rozmowę. Komentarz pana Adama, pan profesor widzi? Widzę, widzę. Proszę bardzo Państwa. Zachęcam ponownie do zadawania pytań. Nie ma chyba pytań, panie profesorze. Wszystko było czytelne. Nie wiem, czy to dobrze. Bardzo dobrze. Myślę, że bardzo dobrze. Myślę, że wszyscy są pod wrażeniem. Naprawdę pięknie, pięknie zaprezentowana twórczość Norwida. W sposób bardzo ciekawy, interesujący i inny tak naprawdę, inny niż szkolny, niż to, co w szkole nam przekazywano, przynajmniej ja mówię tutaj z mojego punktu widzenia. I czas w takim razie dobiega końca naszego spotkania. Zachęcam jeszcze raz do... Myślę, że kolejnych spotkań, myślę, że jeszcze wiele, wiele takich spotkań przed nami, właśnie między innymi przed nami te okrągłe rocznice, dwustulecie epoki romantyzmu, więc tak naprawdę jeszcze dużo spotkań i wiele interesujących wykładów. W takim razie serdecznie Państwu dziękuję za uczestnictwo, za poświęcony czas. Panu profesorowi bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za bardzo interesujący wykład. I ja bardzo dziękuję Pani i Państwu. Dziękuję serdecznie i w takim razie żegnam się z Państwem. Do widzenia wszystkim. Dziękuję i do zobaczenia.